ciągle w budżecie jest to największa kwota, którą wydatkujemy, czyli na oświatę. Jest to około 45% wszystkich dochodów, które gmina pozyskuje, musimy wydatkować na oświatę. Jest to potrzebny wydatek tam, gdzie udaje nam się organizować to w taki sposób, że środki były mniejsze, to czynimy. Pierwsze efekty już Państwo widzą, nie obniżając poziomu wydatecznego. Powiem tak, jestem pod wrażeniem, Panie Burmistrzu, chwała naszym radnym, że potrafią tak się dogadać, że wszystkie ulice mogą w obrębie swoich miejsc zamieszkania pod wybory. Chwała im za to, że nagle obudzili się po 3 latach działania, że trzeba coś zrobić dla faktycznie dla naszych mieszkańców. Bo do tej pory to tylko były przepychanki praktycznie takie, no jak Pan Burmistrz zauważył, że pierwszy raz zdarzyło się w tym roku, że tutaj 10 grudnia już praktycznie jest został zatwierdzony, bo ja nie sądzę, że po prostu te poprawki, które ja tutaj zgłoszę, które zgłaszałem na komisjach, oczywiście, które nie przeszły, zgłoszę je poskutnie tutaj na sesji. Być może panowie radni przemyśleli już to, może dorośli do pewnych jakby obserwacji, może faktycznie pan radny Zbogomir Selicki nie umie liczyć, bo ja powiem szczerze, nie będę mówił, kto to zgłasił ulicę nową, nie będę, tak jak pan burmistrz mówił, nie ważne, kto zgłasza. Ważne, żeby tak te społeczeństwo się rozwijało i praktycznie mieszkańcy mieli z tego korzyść. Powiem tak, pan zauważył, że jest inwestycja w naszym burmistrzu, obecnie kluczowa, to jest ulica Nowa, ulica Walikiewskiego. Chwała panie burmistrzu, panu Budzickiemu za praktycznie doprowadzenie do końca. Mam nadzieję, że to dostaniemy pieniądze ze Sekinowski, faktycznie będzie to zrobione. No szkoda, że nie zrobimy jednego połączenia z ulicy Górną, żeby to było przez tak, jak planowaliśmy. Do budżetu rozmawiamy. Ale ja cały mówię o budżecie. Ja cały czas mówię o budżecie, o tym, co się nie znalazło w tym budżecie, panie radny, pan Asiu. Dwa zestawacki już pan kupił, nie znaczy te dwa zestawacki. Już więcej pan nie kupi, bo nie ma więcej jednostek. To zaraz pożarny. Także wystarczy. Wystarczy, panie radny. Ale proszę nie dyskutować między sobą. Proszę nie mówić, co pan do budżetu, a nie zrobić. Ja pokazuję, co nie zabierzemy głos. No prawda, już go przesadzę. On robi kampanię. Panie radny, ale proszę o spokój. Ja udzielam głosu. Udzielam panu Selickiemu, proszę. Ja pokazuję to, co nie znalazło się w budżecie, co radni pominęli i czego nie ma. Do czego zmierzam? Otóż społeczeństwo nie rozumie, dlaczego ten dróg się nie robi. Zarzucają na nas, na radnych gminy, na burmistrza, dla gminy, że nie wybieramy presji na powiat. Otóż w ten sposób, zabezpieczając tylko 200 tysięcy, to jest na początek, jak dojdzie do czegoś, wrzucamy cztery drogi, czyli do Swojnik, do Zawistoczyzny Igry, do Wierzchowiny i do Lubiecie na Odrozdranki. I powiat obnaży się w ten sposób, czy jest zainteresowany robić te drogi, czy nie. Teraz to już pana sobie będzie należało. Pani Sylicki od 2011 roku. Do pana wiadomości. Musimy kształcić własne dzieci i wnuki, a nie tylko wszystko pozamykać, a robić tylko drogę, bo podatkowo się wybory. Panie radny, jeżeli pan mówi o uliczkę, to po prostu to jest w pańskim okręgu. Pan nie krzyczy, że ktoś uliczki robi sobie, a pan nic się nie robi. Uliczka prostowa akurat to jest w pańskim okręgu. Po trzecie, jeżeli chodzi o zakup fotoradar. No proszę Państwa, komu chcemy zafundować? Znowu swoimi portfą chcemy zafundować, żeby ich karać, ściągać. Nie dosyć, że mamy wysokie podatki, no jeszcze kupimy sobie fotoradar, żeby nam płacili mi to, bo kto zapłaci? W Japrosinie, którzy jeżdżą przez Sufunkę, a są nieściągani, na dzień dzisiejszy to Japrosinie jest u Schengen i nie płacą i proszę bardzo, co im się można zrobić? Co może zrobić gmina w stosunku do Japrosina? Nic, proszę Państwa. Zawsze mówię, że jacuzzi jest bardzo potrzebne. Zresztą koledzy są, kiedy ja pierwszą kadencję byłem radnym i wnioskowałem, że proszę Państwa, nie róbmy tylko basen miejski do pływania. Niech ten basen będzie urządzony w mediach. No były krzyki, wrzaski, siedziały, że taczkami nie wszedł, się woda znowu nie, ale gdybyśmy wtedy ten basen zrobili w mediach, to dzisiaj nie było dyskusji. I Państwo sobie wyobraźcie, którzy chodzą, no nawet koledzy tutaj radni chodzą. Bardzo będą zadowoleni i ludzie, kiedy coś przybywa, jacuzzi. Ktoś sobie zdaje sprawę, co to jest jacuzzi chyba. Ja nie jestem lekarzem, ale Państwo wiecie, co to jest jacuzzi. Basen, który jest wyjąłem w media,
naprawdę przynosił jakieś tam zyski. To wszystko, panie radny Strzelicki, tego tak w ogóle się nie robi. Że w ogóle to ogólnie się robi bardzo aktywnie, jak w tym roku. Wszystko chciałbym serdecznie naprawdę życzyć, bo on dobrze realizowany, wszyscy by zrobić. I burmistrzu serdecznie i pracownikom serdecznie podziękowania. Od najstarszego radnego. Dziękuję bardzo. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2014? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie dla budżetu 20 radnych. Zagłosowało 20 radnych. Przeciwny głosów nie było. Jeden głos był wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę panie burmistrzu. Że wiele możemy wykonać jeszcze w trakcie roku, to tak w tej chwili też mówię, że na pewno przy Państwa wsparciu ten budżet będzie wyglądał inaczej na koniec roku i wiele zadań jeszcze będziemy potrafili włączyć w trakcie roku budżetowego. Dziękuję jeszcze raz.